Hejka, hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, przychodzę do Was z tematem mojej torby do szpitala, mojej torby do porodu. Także słuchajcie, w końcu udało mi się ją skompletować, mam nadzieję, że mam wszystko, ale jeśli oglądam jakaś kobieta, która zauważyła, że czegoś brakuje, a według niej może to się przydać, to koniecznie dajcie mi znać, a ja nie przedłużam i zaczynamy ten odcinek. Oczywiście na samym początku musicie sobie sprawdzić, co szpital wymaga od Was. W moim szpitalu, gdzie planuję rodzić, ubranka dla dzieci są zapewniane, także ja tych ubranek po prostu nie będę brała, a jedynie jak już będziemy z młodą wychodzić do domu, no to Dawid przywiezie dla młodej jakieś ubranka, ale tak stricte takiej torby dla Ady nie pakuję do szpitala, bo szpital wszystkie ubranka zapewnia. Oczywiście mogłabym wziąć swoje, ale potem musiałabym się upominać o te ubranka, pilnować, aby one nie poszły do brudownika. Słuchajcie, ja też pewnie nie będę miała głowy, żeby tych ubranek pilnować, także zdecydowałam, że po prostu tych ubranek nie biorę i po prostu jeśli szpital zapewnia i jest taka możliwość, no to młoda będzie korzystała z tych ubranek, które są na oddziale. I słuchajcie, ja tak, nie wiem czy tutaj widać, ale mam po prostu jedną torbę, gdzie spakowałam wszystkie rzeczy i drugą taką torebkę, słuchajcie, podręczną, na taki pierwszy rzut. I oczywiście najważniejsze to są, słuchajcie, dokumenty. Ja sobie dokumenty już posegregowałam. Mam segregator od mamy ginekolog. Mam go już od początku ciąży. Jestem bardzo, słuchajcie, zadowolona. Ostatnio też właśnie robiłam sobie porządki. Także kartę ciąży tutaj nie będę Wam pokazywała, bo mam wszystkie dane, tu mam kartę ciąży przygotowaną w razie, bo mam książeczkę zdrowia jeszcze i już sobie też poprzemieniałam, żebym na samym początku, mam już wszystkie badania, wszystkie wyniki w takiej oto jednej kopercie, także wszystko tutaj mam, wszystkie niezbędne dokumenty, mam też PESEL Dawida w razie W, gdyby się nie udało, bo wiem, że tam panie pytają. Także mam nadzieję, że tutaj pójdzie sprawnie z tymi dokumentami i że w miarę szybko się z nimi uporamy, ale tak jak mówię, wszystko mam posegregowane, także nic po prostu nie będę w pośpiechu szukała na tej porodówce, tylko po prostu dam taki gotowy komplecik. Także wszystkie dokumenty. Oczywiście w tej torbie, słuchajcie, którą wezmę sobie do ręki, oczywiście mam portfel, gdzie mam już dowód schowany i tak dalej. Ten portfel sobie tutaj leży, bo ja na ogół chodzę bez portfela, także ten dowód sobie tam leży. No i oczywiście mamy takie czasy, słuchajcie, że kupiłam już w razie W komplet maseczek, żeby po prostu też w pośpiechu nie szukać, gdzieś nie zajeżdżać do aptek, potem żeby te panie nie mówiły, że gdzie maseczka, także mam już przygotowany komplet maseczek. Jest to 10 sztuk, także spokojnie, dla mnie, dla Dawida jeszcze zostanie. No i słuchajcie, oczywiście woda, ja piję zawsze wodę, także ta woda musi być ze mną. Wiem, że dziewczyny polecały, że najlepsza z dzióbkiem, także taką wodę też mam. Słuchajcie, no i teraz mamy przekąski. Przekąski, które... Wiem, że dziewczyny niektóre polecały, że właśnie przekąski na tą fazę taką przed porodem. Także mam tutaj, słuchajcie, jakieś lizaki, jakieś petitki, jakiegoś batona. Mam to wszystko spakowane w takim woreczku. Słuchajcie, woreczki są takie zwykłe, najprostsze z Ikei, ale ja lubię wszystko dobrze zorganizowane i wtedy, wiecie, nie szukam, te lizaki mi się gdzieś tam nie walają, tylko po prostu wszystko mam spakowane w jednej torebce. Do tego mam, słuchajcie, jeszcze balsam do ust, bo ja nagminnie smaruję usta, także ten balsam do ust musi być ze mną. Ponadto jeszcze mam zwykłe, oczywiście chusteczki higieniczne i piżamkę, piżamkę taką moją ulubioną, także to właśnie znajduje się w tej mojej torbie takiej przedporodowej. Czyli słuchajcie, tą torbę mamy załatwioną, teraz przechodzimy do tej
większej torby. Ja torby jakoś za specjalnie nie kupowałam, po prostu wzięłam taką torbę, jaką mamy w domu i po prostu nie kombinowałam. Słuchajcie, pokażę Wam, bo tego jeszcze po prostu nie pakowałam, oczywiście już mam wszystko wyprane i właśnie czeka tylko na spakowanie, ale chciałam Wam pokazać, koszulę po porodzie. Do porodu koszulę dostaję od szpitala, także stricte takiej koszuli do porodu nie mam, bo szpital też taką koszulę zapewnia. Ale słuchajcie, po porodzie ja wszystkie rzeczy kupiłam na Shein i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona zarówno z jakości, bo te ciuchy prałam i nic się z nimi naprawdę nie stało, jak i ten materiał jest naprawdę przyjemny, jak gdzieś tam przymierzałam i cenowo powiem Wam, że w granicach 50 zł, 60 każda z tych koszul kosztowała, także w porównaniu z tymi koszulami dostępnymi na naszym polskim rynku, no to wypadają o wiele korzystniej. Słuchajcie, tą koszulę Wam chyba pokazywałam, na blogu. Słuchajcie, jest to taka zwykła czarna koszula, ona, słuchajcie, jest taka myk-myk, także będzie mi wygodnie po prostu młodą karmić, także jestem bardzo z niej zadowolona. Jak ją ubrałam, to powiem Wam, że wygląda po prostu jak taka zwykła sukienka. I oczywiście wszystkie te rzeczy również będę pakowała do takich woreczków strunowych, próżniowych, które Wam właśnie pokazywałam. Ale na razie właśnie jeszcze ich nie chowałam, żeby Wam wszystko pokazać. Słuchajcie, drugi komplecik. Jest to, słuchajcie, bluzeczka. Jest to bluzeczka oczywiście z taką funkcją karmienia. Także też mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Zwykła taka bluzeczka na ramionczkach. I do tego mam, słuchajcie, spodenki w kwiaty, także zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo zawsze wszyscy koszule poporodowe, a ja właśnie sobie wzięłam taki jeden zestaw, dlatego że ja w koszulach nocnych średnio przepadam spać, także jestem ciekawa, jak sprawdzi mi się ten zestaw. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i trzecia, bo biorę trzy właśnie takie koszule poporodowe i ostatnia już, słuchajcie, taka zwykła czarna, słuchajcie, oczywiście też z funkcją karmienia, także mam nadzieję, że to wszystko fajnie się sprawdzi, ale z jakości powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona. No i oczywiście szlafroczek też jest z Shein, zobaczcie, z takim sweet napisem mama. Także taki zwykły, nie wiem, czy będzie dobrze widać na kamerze, taki zwykły szlafroczek czarny z takimi białymi elementami i wyszytym słowem mama. Także tak właśnie wyglądają koszule i przechodzimy dalej. Słuchajcie, oczywiście standardowo ja wszystko, jak widzicie, mam posegregowane, także mamy tutaj biustonosze do karmienia, już nie pamiętam, z jakiej one były strony, ale podajże chyba z bobaskowo, nie wiem, czy się sprawdzą, nie wiem, czy będą fajne, natomiast po wypraniu jest ok, nic się z nimi nie stało, także są zapakowane, już nie będę ich odpakowywać i czekają na użycie. No i oczywiście ręczniki, ręcznik jeden większy, drugi mniejszy i taki, słuchajcie, jeden sobie wzięłam, taki mini, żeby po prostu sobie gdzieś tam twarz, jeśli będę potrzebowała, no to przetrzeć sobie. Także też mam wszystko to tak posegregowane, żebym po prostu wiedziała i nie przewracała całej torby, żeby znaleźć ręcznik. Mam, słuchajcie, klapuszki. Mam jedne klapki, to są, słuchajcie, zwykłe klapki, już Wam pokazuję. Je chyba kupiłam w Sinseju, także to są zwykłe japonki, które po prostu będę brała ze sobą pod prysznic, żeby po prostu móc się na spokojnie wykąpać. Natomiast drugie kupiłam ostatnio w Pepco. Powiem Wam, że jak gdzieś tam śmigałam, to były naprawdę wygodne. To są, słuchajcie, takie zwykłe
po prostu różowe klapki i pewnie jeszcze posłużą mi po porodzie. Słuchajcie, jakby tu coś skapło czy coś, to na spokojnie mogę przetrzeć, także nie będę się stresowała, że to jest jakiś materiał i że po prostu coś tam będzie widoczne na tych klapkach, a tu po prostu sobie przetrę i będzie po sprawie. Wiem, że dużo osób mówiło, że stopy puchną po porodzie, także właśnie zalecają takie buty po prostu tutaj odkryte, żeby to żadne japonki nie były i tak dalej, także zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. Słuchajcie, jeszcze z takich rzeczy ubraniowych, to mam tutaj bieliznę już spakowaną, oczywiście niezbędne skarpety, bo ja wiecznie marznę w stopy, także skarpety jadą oczywiście ze mną i też mam to wszystko w woreczkach popakowane. No i słuchajcie, przechodzimy do kosmetyczki. Ja stricte takich kosmetyków kolorowych nie będę brała, bo raczej mi się nie będzie chciało malować, nie będę miała na to siły. Jeśli siły pozwolą, no to po prostu powiem Dawidowi, żeby przywiózł mi te kosmetyki, jak będę wychodziła ze szpitala i wtedy się po prostu pomaluję. Ale tak, słuchajcie, to ja nie będę tam miała jakiejś presji, żeby się po prostu malować. Co do kosmetyczki, włożyłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nie brałam żadnych odżywek, słuchajcie, do włosów, żadnych takich rzeczy, bo pewnie i tak tego nie użyję. A te 3 dni w szpitalu bez odżywki, to też uważam, że nic się nie stanie moim włosom. No i słuchajcie, kupiłam tak, papier toaletowy taki nawilżany. Początkowo nie miałam go w torbie, ale gdzieś tam właśnie dziewczyny mówiły, że super się sprawdzi i żebym sobie kupiła, także taki zakup. Oczywiście szczotka, szczotkę kupiłam sobie zwykłą, taką najmniejszą, żeby mi się po prostu do tej kosmetyczki zmieściła. Słuchajcie, tutaj mam przelany szampon, specjalnie do mniejszego opakowania, żeby po prostu nie brać tego pełnowymiarowego, także szampon mam przelany, mam taki malutki dezodorant. Tutaj słuchajcie, mam jakiś zwykły żel pod prysznic, najzwyklejszy jaki był w Rossmanie, najmniejszy w sensie jaki był, żeby też dużo miejsca nim, żeby mi dużo miejsca nie zajmował, a jeśli mi zabraknie, to zawsze można dokupić i też się nic nie dzieje. Mam tu słuchajcie przygotowaną szczoteczkę, szczoteczkę co prawda używam w domu takiej sonicznej, natomiast do szpitala kupiłam sobie taką zwykłą, żeby po prostu już o tym nie myśleć, że jeszcze tą szczoteczkę muszę spakować, także jest to zwykła szczoteczka, którą potem po powrocie po prostu wyrzucę do kosza. Oczywiście pasta do zębów, słuchajcie, pasta do zębów też jest mini, żeby nie zajmowała dużo miejsca. Ponadto mam, słuchajcie, krem w takim mniejszym opakowaniu, żeby nie brać pełnowymiarowego. Mam taki krem do rąk. Tu słuchajcie, nawet gdzieś tam do stóp, jak będzie potrzeba, także też myślę, że mi się po prostu to przyda, bo wiemy, że ja nagminnie też używam balsamów, także to też będzie niezbędne. Oczywiście, słuchajcie, gumkę do włosów. Mam spakowane swoje leki na tarczyce. No i mam piankę, którą chyba wszystkie dziewczyny wszędzie na całym internecie polecają. Jest to pianka ginekologiczna, Ginexit. Także zobaczymy, czy się sprawdzi. Fajnie, bo też nie jest jakiejś takiej dużej objętości, także też mi spokojnie do tej mojej kosmetyczki wchodzi. I słuchajcie, mam mini oliweczkę, ale oczywiście to nie jest oliweczka dla młodej, tylko dla mnie, a głównie to będzie służyła, jeśli oczywiście to wszystko nam tak pozwoli, jak sobie, jak Dawid mi po prostu będzie plecy masował, no to położna mówiła, żeby to po prostu nie było tak na sucho, tylko żeby było właśnie oliweczka bądź jakiś balsam, także jestem właśnie zaopatrzona w taką oliweczkę. Także tak właśnie wygląda moja kosmetyczka. Jak widzicie, jest minimalistyczna, ale chyba wszystko w niej mam. Okej, słuchajcie, i teraz tak, majtki poporodowe. Słuchajcie, ja mam dwie pary. Mam z Canpolu jedną, nie wiem, które się bardziej sprawdzą, nie mam doświadczenia. I drugie mam takie z Belly, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także te dwie paczuszki ze sobą biorę. Tak samo takie podkłady poporodowe mam te z Belly i mam z Canpolu.
Także no, jestem ciekawa, jak to będzie tam wszystko potem wyglądało i które lepiej mi się po prostu sprawdzą, ale wiem, że jak gdzieś tam koleżanki, które już urodziły ze szkoły rodzenia, no to mówiły, że o wiele lepsze to są te z Canpolu, dlatego że mają klej, a podobno te z Belly nie mają kleju. Także zobaczymy, zobaczymy. Tu słuchajcie, odłożyłam sobie takie wkładki laktacyjne, nie brałam całego opakowania, bo tam chyba było 30 sztuk. Ja sobie widziałam coś około 10 i one też są chyba z Belly, jak się nie mylę. Tutaj słuchajcie, mam jeszcze podkłady poporodowe, też odłożone, bo tam było dość duże opakowanie, także mam je tutaj odłożone, przyszykowane, żeby też były widoczne. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze z takich przyziemnych rzeczy, no to oczywiście mam jeszcze spakowaną wodę, mam spakowane sztućce, kubeczek, słuchajcie, żebym to wszystko miała. Nie brałam oczywiście najlepszych sztućców, najlepszych talerzy, bo to jest po prostu bez sensu. I jakiś zwykły talerzyk, jeszcze wziąłam sobie, słuchajcie, biszkopciki. Także to mam po prostu z boku. Dobrze, słuchajcie, no już prawie że kończymy. Dla młodej, tak jak mówiłam, że nie biorę ciuszków, ale biorę dla niej kocyk. Kocyk też mam już wyprasowany, także już też czeka i chowam go z powrotem już do torby. Nie, to jest po prostu zwykły, słuchajcie, biały kocyk, żebym mogła ją gdzieś tam przykryć tym jej kocykiem już. Oczywiście standardowo, bo tego szpital oczywiście nie zapewnia, pampersiki, chusteczki, także nic nadzwyczajnego, słuchajcie. I słuchajcie, już mamy też smoczek, nie wiem jak ze smoczkami w szpitalu, jak na ten smoczek reaguje personel, ale ja mam, słuchajcie, przygotowany, już wysterylizowany, jest on z Lovely. Na pewno widzieliście, bo te smoczki się przewijają, tutaj akurat mam z taką syrenką, w domu mamy jeszcze jeden różowy. Słuchajcie, no i jeszcze dla mnie mam tutaj maść z lanoiną. Dużo tych maści, różnych tych maści jest, ale dziewczyny polecały, słuchajcie, tą taką, że tak powiem, najzwyklejszą z jaj. Fajnie, bo przed karmieniem nie trzeba jej zmywać, także to jest duży plus. I oczywiście mam tutaj jeszcze osłonki, także zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. I słuchajcie, to będzie już prawie wszystko. Został jeszcze tylko oczywiście laktator. Laktator też już mam wysterylizowany, już schowany też do woreczka i czeka. I właśnie, słuchajcie, ja mam ten laktator z Neno. Jest to, słuchajcie, dość teraz popularna firma, dość dużo osób korzysta, dość dużo osób chwali. Powiem wam, że jak tam sobie próbowałam, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, także jest naprawdę łatwy w użyciu, fajnie, bo wszystko do sterylizatora potem wrzucamy i nie trzeba się martwić, także super. Słuchajcie, nawet w zestawie były takie woreczki do mrożenia pokarmu, także to jest, powiem wam, że super sprawa. Bo nie spodziewałam się, że w zestawie będą. Także fajnie, zobaczymy. Dam wam też na pewno znać, jak on się potem sprawdzi, ale w chwili obecnej, jak sobie gdzieś tam próbowałam, testowałam, no to naprawdę on fajnie spełniał swoją rolę. I co najważniejsze dla mnie, jest łatwy w użyciu, nawet żeby go gdzieś tam poskręcać, to nie jest źle, także jest naprawdę fajnie. No i słuchajcie, to są wszystkie rzeczy, które mam spakowane w torbie do szpitala. Powiem wam, że tak, coś ciężko mi było zabrać się za tą torbę, ale w końcu mi się udało ją skompletować, także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że o niczym ważnym nie zapomniałam. Jeśli tak, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, a ja będę już się z wami żegnać i widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale, a torba jedzie do rogu i czeka na swój czas, także do zobaczenia.